Cześć Boże, moi drodzy, witajcie w piątkowy wieczór. Zapraszam do ignacjańskiego rachunku sumienia. Jeśli ktoś jest pierwszy raz w tej serii ignacjańskich rachunków sumienia, to zapraszam do 15-minutowej modlitwy, która będzie się składać z kilku kolejnych takich momentów modlitewnych. I ja będę do nich wprowadzał, a potem będzie czas takiej spokojnej muzyki łagodnej, żeby w tym czasie realizować, modlić się, rozmawiać z Bogiem już sam na sam. Zatem nie jest jakaś modlitwa odmawiana, ani jakaś seria pytań, jak do rachunku sumienia przed spowiedzią, a bardziej osobiste spotkanie i szkoła rozeznawania duchowego. Zachęcam, żeby teraz też wziąć kilka głębszych oddechów, zatrzymać się, uświadomić sobie, że stajemy przed Bogiem, który jest święty, dobry, święty i dobry. I idziemy na spotkanie z Nim. Dajmy sobie też jakąś chwilę na to, żeby usłyszeć własne serce, to wszystko, co się w ciągu dnia w tym sercu nagromadziło, żeby właśnie tacy prawdziwi z tym, co naprawdę w tym sercu mamy, żeby do Boga przyjść. Zatem teraz chwila takiego wyciszenia, uświadomienia sobie Bożej obecności i swojego stanu i za moment zacznę ten rachunek sumienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwsza część rachunku sumienia to jest czas na takie poszukanie we własnym sercu Bożych darów, przypomnienie sobie tych wszystkich łask, te wszystkie łaski, które w ostatnim dniu, w ostatnich kilku dniach otrzymaliśmy, za które jesteśmy naprawdę Bogu wdzięczni. I dobrze jest przed Nim się właśnie ustawić, mówiąc: Ojcze, dziękuję, czy Panie Jezu, dziękuję, czy Duchu Święty, dziękuję Ci za... I jak najbardziej te konkretne dary wymienić. Celem tego punktu jest osiągnięcie wdzięczności serca, postawy wdzięczności. Kiedy ona już będzie, to możemy w niej po prostu trwać aż do następnego modlitewnego momentu naszego rachunku sumienia. Zatem idźmy teraz w kierunku wdzięczności. Kiedy już mamy serce wdzięczne, to jest czas, żeby przejść do drugiego momentu rachunku sumienia. Chodzi w nim, żeby poprosić Pana Boga o Jego mądrość, o to, żeby razem z Nim zajrzeć we własne serce, w przeżycia wydarzenia ostatniego dnia czy ostatnich dni. Ale też gdyby z tą wdzięcznością była trudność, to naprawdę można zostać i powalczyć dalej, poszukując tych darów, prosząc Pana Boga, żeby rozpoznał, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo mnie obdarowuje, jak bardzo Ciebie kocha, Ciebie obdarowuje. Ale jak chociaż trochę wdzięczności jest w sercu, to możemy iść dalej i teraz zachęcam Cię, żebyś swoimi słowami poprosiła o Ducha Świętego, o to, żeby Pan położył rękę na Twoich oczach, na Twoim sercu,
wziął w swoje posiadanie Twoją pamięć i żeby zjednoczył ze swoją pamięcią, swoimi oczami, swoim sercem, tak żebyście mogli wrócić, żebyśmy mogli wrócić razem z Nim i razem z Nim się przyglądać temu, co się wydarzyło tak naprawdę. Więc prośmy teraz o tą łaskę zjednoczenia. Trzeci krok rachunku sumienia to jest właśnie czas na przypominanie sobie razem z Panem Bogiem tych najważniejszych rzeczy, do których czujemy, że potrzeba wrócić, że tam jest jeszcze rozmowa niedokończona z Bogiem. Być może mamy poczucie, że gdzieś nie do końca w porządku się zachowaliśmy, nie do końca zachowaliśmy pokój z własnym sumieniem. To są takie chwile, które warto sobie przypomnieć. To nie chodzi, żeby wyliczyć wszystkie. Nie jest celem teraz właśnie takie przeniesienie wszystkim. Celem jest rozeznawanie, więc wybranie jednej, dwóch takich sytuacji i jakby posłuchanie tego wydarzenia do końca. Posłuchanie w wymiarze sumienia. Coś się stało, a czas jest usłyszeć głos Boży we własnym sumieniu i zobaczyć, czy ja poszedłem za tym głosem, czy nie. Więc teraz jest czas na takie przypomnienie sobie takich sytuacji. Można by to nazwać takie ważenie przed Bogiem ich duchowej jakości, ich duchowego znaczenia. I na to dajmy sobie więcej czasu. Daj sobie na to więcej czasu spokojnego. Nie bój się też odważnie pytać Pana Boga o to, jakie On miał pragnienia w tej chwili, którą sobie przypomnisz. Naprawdę nic złego Ci nie grozi. Co najwyżej grozi Ci większa jedność z Bogiem. Więc to jest czas na takie przypomnienie sobie i badanie duchów. Kolejny krok naszego rachunku sumienia to jest odpowiedź, czy wejście w takie trwanie przed Bogiem, które jest owocem tego rozeznawania, które podjęliśmy w poprzednim kroku. Zawsze pamiętajmy o tym, że kiedy Bóg uświadamia nam jakąś naszą słabość, nasze zlekceważenie Jego słowa w nas, to robi to po to, żeby się z nami pojednać, więc z dużą wiarą w dobroć Bożą możemy teraz przed Nim stawać i przyjmować Jego miłosierdzie, prosić Go ze skruszonym sercem o miłosierdzie, ale od razu też je przyjmować i jednocześnie też dziękować Mu, że uczy nas rozeznawania duchowego, że nas prowadzi
swoimi ścieżkami. Trwajmy w dłuższej, przez dłuższą chwilę właśnie w takiej postawie. Też jeśli byśmy widzieli, że toczyła się walka w naszym sercu i wybraliśmy Jego, możemy Go w tym uwielbić, ale no to chodzi, jakbyśmy się mieli przytulić do Ojca, któremu właśnie mówimy, że przepraszam Cię, Ojcze, nie dałem rady zachować Twojego słowa we mnie. Ale to jest takie przepraszam, w którym już jest wiara i wiedza, że odpuszcza, bo On odpuszcza nasze winy i leczy nasze choroby. I ostatni krok rachunku sumienia to jest wyjście w jutro. Poproś teraz swoimi słowami dobrego Boga o to, żebyś Ty Jemu towarzyszył jutro. Żebyś Ty Jemu jutro towarzyszyła. Proś o taką wrażliwość serca, żeby cały czas trwać w Jego obecności, żeby pielęgnować Jego świętość w swoim sercu we wszelkich okolicznościach dnia. I zakończmy ten rachunek sumienia, modląc się razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. I kochani, bardzo Wam dziękuję za tę wspólną modlitwę. Prosimy, proszę o subskrybowanie naszego kanału, danie kciuka w górę. Jak się naciśniesz dzwoneczek, to będziesz dostawać powiadomienia o każdym nowym materiale. Te rachunki sumienia są też publikowane na dwóch kanałach naraz, na kanale Mocni w Duchu i kanale Jezuici. Zachęcam, żeby zajrzeć też na ten drugi kanał. Też tam dać kciuka w górę, zobaczyć też, jakie fajne Boże treści tam się znajdują. Do zobaczenia.